Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Jakże się to stanie, skoro nie zna męża? Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta,
poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Witaj, Maryjo. Witaj, Józefie. Dawno się nie widzieliśmy. Od tego czasu wiele się zmieniło. Oj, tak, Józefie, żebyś tylko wiedział. Budowa naszego domu idzie bardzo szybko. Już niedługo będziemy mogli się wprowadzić. Bardzo się cieszę. Ale cóż to, Maryjo, ty jesteś w stanie błogosławionym. Spodziewasz się dziecka? Ależ, Józefie, za chwilę wszystko ci wytłumaczę. Nic nie musisz mi tłumaczyć. W takim stanie muszę cię odprawić. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Wielmożni Państwo, niechaj tak będzie. Proszę o to tron, na którym król Herod zasiądzie. Oto jestem, siada król. Tysiące rzek i tysiące pól w moim kraju naokoło, a ludzi mam 100 milionów. Wszystko pokój mi składa. Kiedy idę, lud pada. Kto czyha na moje życie, ten pójdzie na zabicie. Czy tu nie ma takiego, co by chciał tronu mego? Jest, jest, bracie cesarzu, jeden, co się odważył mienić królem tej ziemi, bo chce ludzi odmienić, a jest to niedaleko, bo promienie mnie pieką. Bogu niech będą dzięki, że dotarliśmy bezpiecznie. Zaraz, Mario, odpoczniesz. Poczekaj tutaj chwilę, a ja znajdę nocleg, chociaż dla ciebie. Dziękuję ci, Józefie, ale z pewnością będzie to trudne zadanie. Zobacz, ilu ludzi jest w mieście, a my nie mamy dużo pieniędzy. Chyba znajdzie się ktoś, kto ma dobre serce i nie będzie czekał na zapłatę. Jesteś w stanie błogosławionym. Nie można odmówić ci schronienia. Czego szukasz? Jeśli noclegu, to nie ma wolnych miejsc. Widzisz, że pełno ludzi, a chyba i pieniędzy nie masz za wiele. Szukam noclegu, ale nie dla siebie. Żona jest w stanie błogosławionym i chociaż dla niej ciepły kąt może mógłby się znaleźć. Ciepły kąt? A ile masz pieniędzy? To wszystko, co mam. Za tyle to możesz dostać ciepłej wody. Nie ma miejsca. Może jakaś gospodyni udzieli nam gościny. Dobra pani poszukuje miejsca na nocleg dla żony. Ale sobie wymyślili. Jeszcze tyle mam roboty. Pieczenie chleba, sprzątanie, zakup podarków, a ci mi głowę zawracają. Ale moja żona spodziewa się dziecka. Ja też się spodziewam dzieci. Wkrótce przyjadą. Nie mam czasu. Muszę wszystko przygotować. Idźcie swoją drogą. Widzę, że jesteś zmęczony drogą, więc chyba przybywasz daleko.
Wędruję z Judei, ale przychodzę prosić o nocleg dla żony. Nic nie przywozisz? Niczym nie handlujesz? Mój dom to nie schronienie dla biedaków. Marnujesz mój czas. Wybacz, interes szukają. Poczekaj, jestem cieślą. Mogę ci za to coś naprawić. Mam zręczne ręce. Stare naprawić to nie interes. Zrób nowe i przynieś, to kupię od ciebie. Albo na coś wymienię. Żernej mi to chodzi. Szalom, bracie. Co cię sprowadza w mojej progi? Jakiej to rady szukasz u świętego kapłana? A może chcesz wyjaśnić pisma w naszej synagodze? Moja żona jest w stanie błogosławionym i szukam dla niej na noc posłania. To pytaj tu obok, u karczmarza. Pytałem już w mieście, lecz tak wielu ludzi jest wszędzie, że nie udało nam się znaleźć ciepłego miejsca. Myślałem, że może tutaj znajdę schronienie, że taki ktoś jak ty pomoże nam w trudnej sytuacji. Kapłan Najwyższego musi przestrzegać prawa. To niemożliwe, wiesz dobrze. Unikać muszę tego, co nieczyste. Jak miałbym służyć naszemu Bogu, gdyby dla żony przyszedł czas rozwiązania? Nie mogę, idź w pokoju. Nigdzie ratunku i pomocy nie mogę znaleźć. Mario, jesteś pewnie zmartwiona. Nie martw się zbytnio, Józefie, o miękkie i ciepłe miejsce dla mnie. Bóg z pewnością nie zostawi nas samych w nieszczęściu. Nie narzekaj i nie miej żalu do ludzi. Spróbuj jeszcze raz, bo z pewnością jest dla nas gdzieś miejsce. Dlaczego? Ludzie widzą tylko to, co ich interesuje i co im jest potrzebne. Mario, nie mogę znaleźć miejsca dla ciebie. Zwrócę się może do tego, co zna smak ubóstwa. Zrozumie biednego w potrzebie. Bądź pozdrowiony. Czym mogę ci służyć? Czemu przybywasz moje skromne progi? Nikt jeszcze nie zechciał przyjść do mnie, bo jestem zbyt biedny. Ja też nie opływam złoto, więc myślę, że znajdę zrozumienie i radę. Proszę, weź moją żonę i użyj jej ciepłego kąta. Jestem cieślą, z chęcią pomogę ci w zamian za to naprawić coś w domu. Za pomoc dziękuję, ale mam tylko jedno pomieszczenie, więc nie mam za dużo sprzętów. Mieszkam z ojcem staruszkiem i mam 5 dzieci. Sami ledwo się mieścimy. Wiem jednak o miejscu suchym i ciepłym, lecz niezbyt wygodnym i poza miastem. Wygody nie są ważne. Powiedz, gdzie jest to miejsce, aby mógł tam zaprowadzić żonę? Trzeba wyjść północną bramą i iść ścieżką w góry. Tam znajdziecie grotę dla zwierząt. Jest tam siano, słoma, jest cisza. Zwierzęta nie będą wam przeszkadzały. Dziękuję ci, dobry człowieku. Niech Bóg wynagrodzi ci twą pomoc w długim życiu i dobrym zdrowiu, abyś mógł się cieszyć zdrowymi dziećmi. Mario, znalazłem jedynie miejsce poza miastem. Suche, ciepłe, lecz wśród zwierząt. Jesteś godna lepszych warunków, ale to i tak lepiej niż zostać tu, na ulicy. Chodźmy tam, to tylko jedna noc. Mówiłam ci, że jest miejsce dla nas, którego nikt nam nie zajmie. Bóg przygotował je dla tego dziecka, aby nikt nie czuł się już więcej otrącony z powodu swojego ubóstwa. Dziękujmy mu, Józefie, za opiekę. Jesteś, Mario, taka pogodna i wcale nie narzekasz, pomimo tak trudnych warunków. Chciałbym i ja tak umieć patrzeć na ludzi i świat. Chodźmy już. Nadszedł czas, gdy ma narodzić się dziecię. Już czas, już czas. Thank you.
Nie ma żadnych królów. Ja sam tutaj władam, jasne? Chodziłam po polach, po lasach, w tych białych portasach. 7 par butów zdarłam, ale do ciebie, mój Herodzie, dotarłam. Na to spotkanie dawno czekałam, teraz kara cię nie minie. Litości! Daruj mi życie! Jestem bogaty, dam ci klejnoty, złoto, piękne szaty. Łapówka dla śmierci? Nie do wiary. Ze świecidełka mam zmienić zamiary? Ależ ty, Herodzie głupi, od śmierci nikt się nie wykupi. Przychodzę nieproszona, niezapowiedziana. Tak samo zabieram żebraka, jak i pana. Ten anielskich skrzydeł szum, ten niezwykły gwiazdy blask, świadczą, że przybywa król, miłość, która zbawia świat. Dziecko narodzone dziś, Bóg najwyższej godzien czci. Ten, który był, zanim jeszcze powstał świat, rodzi się, by ponieść krzyż, z więzów śmierci wyrwać nas. Syn człowieczy, Boży Syn, On najwyższej godzien czci. Wejdźcie, proszę. Objawił nam się anioł i powiedział, że dziś w mieście Dawida narodził się Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan.
Postanowiliśmy tu przyjść, żeby oddać hołd naszemu Panu. Okoliczności są tak niezwykłe, a warunki tak trudne, że przeszliśmy się po znajomych i zebraliśmy trochę rzeczy, które mogą wam się przydać. Przynieśliśmy też zapas chrustu, by stale było wam ciepło. Na pewno przez jakiś czas tu zostaniecie, więc mamy dla was zapas jedzenia i ubrań. Dziękujemy za te wszystkie rzeczy. To bardzo miło z waszej strony, że nas odwiedziliście i zechcieliście nam pomóc. Znaczy, że zatrzymała. To musi być tu. W takim miejscu? A to wygląda. Wejdźmy. Przychodzimy z daleka, żeby oddać cześć nowonarodzonemu królowi. Wiadomości o narodzinach odczytaliśmy z pojawienia się nowej gwiazdy. Żadne mapy nieba nie pokazywały takiej gwiazdy, ani nic o niej nie wspominały. Wyruszyliśmy zatem w drogę, aby osobiście powitać nowonarodzonego. Nowa gwiazda prowadziła nas przez całą drogę i zatrzymała się dopiero w tym miejscu. Przynosimy dary: złoto, kadzidło i mirrę. Każdy z nich ma swoje symboliczne znaczenie, które zostało zapisane w starych księgach. Tutaj jest złoto należne królowi. Oto kadzidło, jakie należy się Bogu. Tu, o matko, tutaj jest mirra. Twój syn bowiem jest Bogiem, ale również człowiekiem. Pozna więc gorycz ciała i ludzkiego życia oraz nieuniknione prawo śmierci. Przedto wszyscy oddawajmy temu Panu dary. Pan to dobry, wszystkim szczodry, przyjmie nas do chwały. Niech będzie Jezus pochwalony, który jest w żłobie położony.
Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej. Stało się. Między ludzi wszedł mistrz wiekuisty i do historii, która wielkich zdarzeń czeka, dołączył biografię każdego człowieka. Do epoki dzień każdy, każdą dnia godzinę, a do słów umiejętnych wnętrzną słów przyczynę. To jest intencje serca. Więc stąpił sam na dno. Zawładnął, nie jak króle i uczeni władną. Szanowni Państwo, życzymy Wam wszystkim wspaniałych świąt Bożego Narodzenia. Hejże i młody na dynam.